Akcje JSW w ostatnim czasie wreszcie ruszyły i w przeciągu ostatniego miesiąca urosły o mniej więcej 50%. W dalszej części tego filmu pokażę Wam, co moim zdaniem wpłynęło na to, że wreszcie cena akcji zaczęła odzwierciedlać bardzo wysokie ceny węgla w ostatnim czasie. Przejdę przez analizę tej spółki jeszcze raz i powiem Wam, co ja robię z moją pozycją w spółce JSW, którą kupowałem już prawie 1,5 roku temu. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część filmu. Jeżeli patrzymy na wykres JSW, od 6 miesięcy praktycznie nic się nie zmieniało. Trend był w zasadzie wypłaszczony. Widać tutaj, że mamy 1% wzrostu od 10 marca do 19 sierpnia, czyli praktycznie nic się z tymi akcjami nie działo. Ale później ta spółka zaczęła rosnąć dość gwałtownie, czyli mniej więcej myślę pod koniec sierpnia skończył się ten wypłaszczony, bardzo, bardzo powolny trend wzrostowy i zaczęła się naprawdę górka. I co spowodowało tą górkę? Spójrzmy, jakie w tamtym momencie pojawiły się informacje. Od 1 września zaczął się bardzo intensywny okres, powiedzmy, zainteresowania spółką JSW, kiedy zmienił się prezes, został powołany nowy i oby to był dobry wybór. Jest to ponoć stary górnik, także trzymamy kciuki. I od tamtej pory cena akcji bardzo, bardzo szybko zaczęła rosnąć i zaczęła też rosnąć ilość artykułów. I tutaj powtarzane są argumenty te, które też mnie przekonały, czy tam skłoniły mnie do inwestycji w tą spółkę. Czyli jest to surowiec krytyczny, JSW jest w zasadzie monopolistą, ceny węgla rosną. I to jest chyba nawet ten sam wykres, który ja używam. Są najwyższe w historii, w zasadzie na chwilę obecną. No, jeszcze raz, że jesteśmy w Unii monopolistą, i potem jest też informacja o tym, że analitycy BOŚ Banku zwiększyli cenę docelową. No, całe mnóstwo tych artykułów, długo by tak wyliczać. No, w każdym razie, moim zdaniem, pierwszą i najważniejszą informacją nawet nie była informacja o tym, że zmienił się prezes, ale właśnie pierwsza była informacja o zmianie wyceny przez analityków BOŚ Banku. No i tutaj widzimy, ta wycena pojawiła się pod koniec sierpnia i wygląda na to, że właśnie pod koniec sierpnia ta cena zaczęła tak realnie rosnąć, i jak spojrzymy, to właśnie od tamtego czasu mamy wzrost 40% ponad. Czyli zdecydowanie większość tego, co mamy od 6 miesięcy, została wypracowana w ostatnich w zasadzie 3 tygodniach albo nawet mniej. I co tutaj możemy zobaczyć? Tutaj na stronie BOŚ Banku możemy sobie zobaczyć poprzednie też rekomendacje tych analityków. No i co my tutaj widzimy? No, widzimy tutaj, że jak cena była duża, to zachęcali do kupowania i cenę docelową wystawiali jeszcze wyższą. I tak było w kwietniu 2019, cały 2019 rok, pomimo że cena spadała, to oni cały czas rekomendacje dawali: kupuj. Jak cena spadła do tych poziomów, mniej więcej kiedy ja kupowałem, to oni kazali już tylko trzymać, żeby nie dokupować. Kiedy cena spadła poniżej tej ceny, to już kazali sprzedawać. Potem, nawet jak cena rosła, to i tak kazali sprzedawać. A teraz, jak jest już cena na wysokim poziomie, to oni wtedy dają rekomendację: kupuj. No, to jest, powiedzmy, osobny temat, zupełnie do przemyśleń, i tutaj moim zdaniem warto zdać się na wiedzę. Między innymi jest taki analityk Peter Lynch, napisał świetną książkę One Up on Wall Street. Zostawię może link w opisie. Polecam, są audiobooki w ogóle za darmo na YouTubie. Bardzo polecam sobie posłuchać po angielsku.
Także jak ktoś rozumie, to bardzo, bardzo dobra lektura. Pewnie można kupić po polsku, ale no mówię, jest audiobook, można po prostu audiobooka sobie posłuchać. I on tam argumentuje, że zwykły Kowalski ma kilka znaczących przewag nad analitykami z dużych firm. No i tutaj właśnie widać, no, jak bardzo ci analitycy mylili się do tej pory, kiedy kazali kupować, a potem sprzedawać wszystko nie w tym momencie, kiedy należy tak naprawdę. I tak jak mówię, no, wtedy, kiedy ja kupowałem, oni kazali sprzedawać. No i teraz, no mówię, to jest temat, każdy z osobna musi sobie przemyśleć, jak traktować takie rekomendacje, jak do tego podchodzić. Wygląda na to, że właśnie rynek zareagował na ten sygnał. Może były jeszcze jakieś inne, może właśnie ten prezes także, no ale to była pierwsza taka informacja, powiedzmy bardzo, bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o JSW, i od tego też zaczął się ten cały rajd. Także no, moim zdaniem to jest jeden, powiedzmy, z katalizatorów. No i później ta informacja spowodowała jakieś tam wzrosty, pewnie ten prezes spowodował wzrosty, i potem pojawiło się już dziesiątki artykułów, które właśnie argumentowały to, co ja od początku mówiłem. I te wszystkie, powiedzmy, artykuły też powodują, że ludzie się bardziej interesują tą spółką i zaczynają inwestować, jak już jest za późno, żeby właśnie złapać te najbardziej no, znaczące zyski z takich inwestycji. No, trzeba kupować nie wtedy, kiedy już trąbią na ten temat media, tylko trzeba kupować wtedy, kiedy wszyscy zapomnieli o danej spółce, albo najlepiej, jak są negatywnie nastawieni, i wtedy, jeżeli znajdziemy taką, powiedzmy, zapomnianą spółkę, co do której można mieć jakieś podejrzenia, że może się, powiedzmy, los odwrócić dla tej spółki, no wtedy jest czas, żeby się zastanawiać nad inwestowaniem, a nie teraz, kiedy cena wzrosła już, powiedzmy, do 40-50 zł za akcję. Także no, ja tutaj zalecam dużą ostrożność, powiedzmy. No ale nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy ten kurs będzie dalej rosnął, czy nie. Także trzeba, powiedzmy, swoje ryzyko, swój poziom, powiedzmy, ryzyka, który jesteśmy w stanie zaakceptować, samemu sobie wyznaczyć, i takie decyzje, no niestety, ale najprawdopodobniej teraz już jest troszkę za późno. No ale to każdy musi zdecydować za siebie. Także mając to na uwadze, te wszystkie komentarze a propos analityków i zainteresowania mediów już, powiedzmy, po czasie, kiedy warto było inwestować, spójrzmy, jak bardzo teraz te ceny faktycznie idą w górę. To jest jeszcze raz ten wykres, który w zasadzie nie jest do końca adekwatny, ale pokazuje bardzo, bardzo istotną moim zdaniem korelację. Tak jak pokazywałem w jednym z poprzednich filmów, w zasadzie można nałożyć wykres ceny akcji JSW i ten wykres cen węgla na rynkach światowych, i będzie prawie 1 do 1, czyli on jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobrym takim przybliżeniem, wskaźnikiem, kiedy JSW będzie zyskowny. No i tutaj, powiedzmy, powyżej 100 złotych, czy tam, co ja mówię, 100 złotych, 100 dolarów za tonę, to są mniej więcej te obszary, kiedy JSW faktycznie jest zyskowne. No i co teraz mamy? Mamy już nie powyżej 100 czy 120, tylko mamy cenę 100, prawie 80. Są to najwyższe, zdaje się, w historii notowane ceny węgla. No tylko trzeba zwrócić uwagę, że nie wiadomo, jak długo one się na takim poziomie utrzymają. Moim zdaniem trzeba założyć, że o ile te ceny będą się utrzymywały w dłuższym okresie na poziomie około powyżej 120, no powyżej 100, wtedy cały czas możemy być
powiedzmy, pozytywnie nastawieni co do zyskowności. Teraz wygląda na to, że JSW ma wyższe koszty, także no, im wyższa ta cena, tym wyższe możemy mieć przekonanie, że JSW będzie przynosiło zyski. Ja cały czas uważam, że no, w tym trzecim kwartale tego roku już jest to bardzo prawdopodobne, ale no, nic nie jest to pewne wcale. Ale nawet jeżeli nie będą zyskowni, to też jeszcze nie jest, powiedzmy, sprawa przegrana. No bo tak jak też pokazywałem w poprzednich analizach, oni nie zawsze są w stanie te ceny rynkowe uzyskać na swoich kontraktach. Dokładnie nie jestem przekonany dlaczego, ale tak jest i mam nadzieję, że to po prostu z pewnym opóźnieniem idzie, że oni te ceny, nie wiem, może mają długoterminowe kontrakty i tak dalej. I tutaj mamy cenę pokazaną tego węgla, który faktycznie jest sprzedawany przez JSW. No i to jest to też to źródło, które pokazywałem w poprzednich analizach. No i tu jest taka najbardziej aktualna, jaką można w zasadzie znaleźć. Z 10 września, i tutaj widzimy, że te ceny cały czas rosną. Tutaj były ceny w granicach 120, zdaje się, na początku tego roku, a teraz już mamy powyżej 200, i wszystkie te ceny stale bardzo mocno rosną. Tutaj dla porównania mogę pokazać sprzed miesiąca te ceny. No i tutaj mamy, tu musiałem troszkę pokombinować, żeby było takie porównanie 1 do 1. To jest 18 sierpnia i tutaj po prawej mamy z 10 września. Tylko oni za każdym razem w innej kolejności podają, także musiałem tu poprzestawiać. No i widzimy z 365 na 480, z 320 na 440, z 220 na 330 i ze 190, prawie 200 na 270. I to w przeciągu tylko jednego miesiąca tak drastycznie te ceny urosły. Także no ja nie jestem przekonany, czy to jest faktycznie no, racjonalne przekonanie, że te ceny utrzymają się na poziomie tych 170, czy tutaj takie jak widzimy. No wydaje mi się to mało prawdopodobne. Raczej bym się spodziewał jakiejś korekty, no bo tu tam możemy wymieniać ileś tam różnych przyczyn, czemu te ceny rosną, że w Chinach jakieś zwiększone zapotrzebowanie na prąd, jakieś powodzie w fabrykach, no dużo różnych jakichś tam powiedzmy powodów można znaleźć. Ale uważam, że skoro te ceny tak rosną, to w dość krótkim czasie pewnie znajdzie się podaż tego węgla, który z powrotem ta podaż sprowadzi te ceny do bardziej rozsądnych poziomów. No ale tak jak mówię, dopóki cena utrzymuje się powyżej 100-120 w tych granicach, to ja cały czas będę bardzo pozytywnie nastawiony do tego, że JSW uzyska pozytywne wyniki, no przynajmniej kwartalne, bo też nie wiem, czy jest to możliwe, żeby nadrobili stratę z pierwszego, drugiego kwartału w trzecim i czwartym tego roku. Także w ujęciu rocznym nie jestem przekonany, ale kwartalnie myślę, że jest to w zasięgu ręki, żeby trzeci kwartał, a jak nie trzeci, to czwarty, o ile te ceny będą się utrzymywały. Tutaj jeszcze przypomnę z poprzedniej analizy wykres sprzedaży koksu i węgla. No i tutaj ten wykres moim zdaniem wskazuje, że przynajmniej jeżeli chodzi o koks, to już zbyt dużych wzrostów samej sprzedaży bym się nie spodziewał, bo są na bardzo wysokim poziomie i produkcja obecnie też jest na 100% możliwości. Także tutaj no myślę, że około, no tyle co widzimy ostatnio, tyle może się utrzymać, ale raczej nie więcej. Jeśli chodzi o węgiel, sytuacja wygląda podobnie. Nie sądzę, żeby tutaj mogły być jeszcze jakieś bardzo duże wzrosty, chyba że uda im się no, wyzbyć całego zapasu po dużych cenach.
ale no, moim zdaniem takie poziomy już są, powiedzmy, satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży. To są te poziomy, jeszcze raz przypomnę, które dawały sporą zyskowność w latach właśnie 2017-18. Także teraz jesteśmy nawet powyżej tych poziomów w ujęciu średniorocznym. Także to też mam nadzieję, że się utrzyma. Nie wiem, czy na pewno, ale tak podejrzewam, że koks i węgiel, jeśli chodzi o sprzedaż, utrzymają się na obecnych średniorocznych poziomach, ale na zyskowność wpłynie właśnie cena. Tutaj też pokazywałem właśnie cena tego węgla, no tutaj jest w porównaniu do ceny akcji, no i to samo, taką samą korelację widać, jeżeli spojrzymy na zyskowność, po prostu zyski netto JSW w porównaniu do i ceny akcji, i ceny tego węgla. Wszystko jedno za drugim, powiedzmy, podąża. To jest moim zdaniem zupełnie uzasadnione stwierdzenie, że to jest związek przyczynowo-skutkowy tutaj. Duża cena węgla powoduje duże zyski powodują duże wzrosty ceny akcji. No i teraz trzeba tylko poczekać, aż faktycznie cena akcji dogoni tą zyskowność, która moim zdaniem powinna się pojawić. No to jest jednak mimo wszystko kluczowe. Także podsumowując, powiem, co ja robię do tej pory z moimi akcjami. Ja pierwszy pakiet już sprzedałem po cenie 50 zł i sprzedałem mniej niż 1/3 moich akcji. Tyle mniej więcej, żeby pokrył się cały wkład finansowy. Także teraz praktycznie wszystkie akcje, które mam, można powiedzieć, że są prawie że za darmo i całe pieniądze, gotówka, którą uzyskam ze sprzedaży, to już będzie, powiedzmy, że czysty zysk. Podobnie jak zrobiłem ze spółką XPeng. Chiński producent samochodów elektrycznych. Robiłem też o tym filmik, tam tłumaczyłem dokładnie, jak to było. Tutaj nie był ten zysk aż tak duży jeszcze. Zdaje się, że to było w granicach 160%. Także całego tego wkładu nie uzyskałem, ale zdecydowaną większość. Także zacząłem już sprzedawanie. No bo tak jak mówię, nigdy nie wiadomo, co się może za chwilę stać, czy no, sentyment się nie odwróci. Także warto zabezpieczyć przynajmniej na w miarę wysokim poziomie zwrot wkładu finansowego. No i reszta to się zobaczy. Ja cały czas uważam, że pojawi się zyskowność i kurs będzie tą zyskowność odzwierciedlał, czyli będzie znacznie wyższy. No, historycznie kurs JSW oscylował w granicach 100 i chyba 120 nawet kiedyś złotych za akcję. No, czy osiągniemy te poziomy? Zupełnie nie wiem, ale jestem skłonny poczekać, ryzykować. I tutaj jest moim zdaniem potencjał także do takich wzrostów, co byłoby bardzo, bardzo przyjemne z mojego punktu widzenia. I jeszcze możemy popatrzeć na jedną informację. Tutaj mamy dane o krótkiej sprzedaży. Krótką sprzedaż też wyjaśniałem na przykładzie CD Projektu, co to oznacza. No i tutaj właśnie mamy taką pozycję krótką, dość sporą na JSW. I ta pozycja była zapoczątkowana mniej więcej w połowie roku i od tamtej pory sukcesywnie widać, że rośnie. Czyli ci ludzie z jakiegoś Numeric Investors są bardzo przekonani, że spółka no poleci na łeb, na szyję. Nie wiem dlaczego, może mają jakieś powody, może nie. No i widać, rosła ta pozycja aż do początku września. I z początkiem września, tutaj mamy dane, ostatnie update jest sprzed 2 dni, i tutaj widać, że nieco ta pozycja się zmniejszyła.
I tutaj można spekulować, nie wiadomo, ale może tak się zdarzyć, że właśnie ta pozycja krótka będzie, no będzie musiała zostać zamknięta i powstanie ten taki właśnie short squeeze, który może wywindować chwilowo cenę JSW do zupełnie nawet irracjonalnych poziomów, do 200 i 300 i 500 złotych. Ale pewnie to byłoby na parę minut dosłownie. Zdarzają się takie sytuacje. Dobrym przykładem było to ta spółka GameStop czy AMC na giełdzie w Stanach. No, zresztą takich short squeeze'ów było w historii bardzo, bardzo dużo. I tutaj jest potencjalnie taka możliwość. I tu widać właśnie, że oni zaczęli chyba redukować tą pozycję, czyli no, chyba trochę tracą grunt pod nogami, albo przekonanie po prostu, że to była dobra pozycja, dobre zagranie, żeby tutaj na spadki liczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, jest to, powiedzmy, z mojego punktu widzenia, jest to, no ja myślę, że się mylą i myślę, że jest tu potencjał dodatkowy jakby, czyli jest, ja to traktuję jako pozytywną informację, że jeżeli ten, powiedzmy, kurs będzie pomału sobie rosnąć, dla nich to będzie coraz bardziej kosztowne, żeby tą pozycję krótką utrzymywać i w końcu może skapitulują i zaczną sprzedawać, co może też wpłynąć no, może chwilowe, ale zwiększenie kursu akcji. I tutaj mamy szansę, jeżeli trzymamy rękę na pulsie, powiedzmy, możemy no, po prostu obserwować, jeżeli zobaczymy jakieś nienaturalnie, powiedzmy, nie wiem, 30% wzrost kursu akcji, no to można wtedy podejrzewać, że to jest w ciągu jednego dnia, mówię. To może być już właśnie taki short squeeze i warto wtedy może rozważyć, przygotować się zawczasu i zdecydować, czy nie jest przypadkiem dobrym pomysłem, żeby może nawet już teraz ustalić zlecenie sprzedaży na jakąś tam zawyżoną cenę, nie wiem, może 2 razy wyższa niż dzisiaj. No ja tego jeszcze nie zrobiłem. Ja raczej myślę, że będę w stanie po prostu trzymać rękę na pulsie. No i poza tym, no nie wiem, nie jest to nic pewnego, że taki short squeeze nastąpi. Możliwe, że po prostu będą pomalutku redukować, albo możliwe, że są na tyle zabezpieczeni, że wcale nie będą tej pozycji redukować, tylko wytrzymają ją przez kolejne pół roku, albo rok, albo lepiej. I faktycznie może ten kurs JSW z jakichś obiektywnych poziomów zacznie spadać i okaże się ta pozycja dla nich zyskowna. Także to jak na razie tyle z mojej strony. Tak jak mówię, sprzedałem jedną, mniej niż 1/3 akcji, zresztą czekam, ponieważ cały czas widzę potencjał do wzrostów i nawet niemałych, czyli ryzyko po stronie, powiedzmy, straty już praktycznie mam do zera wyczyszczone. Ta pozycja już nie jest dla mnie ryzykiem. Tutaj mogę tylko utracić niezrealizowane zyski, a nie utracę kapitału początkowego. Czyli tutaj jest już tylko walka o coraz większy i większy zysk, a nie walka o to, żeby inwestycji nie utracić. W moim przypadku wy musicie podejmować takie decyzje za siebie samemu, bo podejmujecie ją teraz, a nie wtedy, kiedy ja to robiłem. Także pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do końca. Tutaj też w tym filmie przypomnę, że w linku, znaczy w opisie na samym dole będzie link do tego formularza DCF, który używam w innych analizach, także możecie go, nie wiem, czy da się go pobrać, dajcie znać w komentarzu, czy to jest możliwe, czy nie, ale na pewno możecie go otworzyć i skorzystać z niego, albo skopiować sobie po prostu ręcznie, no nie wiem. No, w każdym razie jest dla Was dostępny i na razie póki co na końcach, pod koniec tych filmów wspominam o tym. Może potem zrobię film dokładniejszy i wtedy już ogłoszę, że jest dostępny szerszej, powiedzmy, publiczności. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.